i to jest po prostu jakaś masakra. Z powrotem przejąć kontrolę nad kurde banią. Zdawaliście sobie z tego sprawę, bo ja czuję się jak debil. Dzień dobry, odcinek 177 DevStyle Vlog, na którym idę na odwyk. Monika, startujemy. Poszło. Dalej nie mam biura, więc dziś znowu zasuwamy do mojego biura wiejskiego. I dziś jest taki dzień eksperymentalny, podczas którego wywracam swój tryb pracy do góry nogami. Mam nadzieję, że będzie na lepsze. Słuchajcie, ostatnio bardzo dużo czasu spędzam na takiej diagnozie samego siebie i na analizie tego, jak jest. Ale co jak jest, o co chodzi? Chodzi o to, że ja po raz ostatni byłem tak mocno w pełni skupiony, skoncentrowany jakoś w styczniu, gdy wyjechałem do hotelu pod Białystok, żeby kończyć moją drugą książkę Programista i co dalej. Od stycznia minęło pół roku i ja do stanu skupienia, do stanu koncentracji od tamtej pory nie potrafię wrócić. I o ile nie mogę narzekać, ogólnie jest dobrze, życie jest spoko, to mimo wszystko nie potrafię osiągnąć tego, co chcę, właśnie przez to. A czego? No już doskonale wiecie, nie potrafię zrobić tego pieprzonego kursu Gita, do którego się zabieram od marca i wiem, że jest zapotrzebowanie, bo od ubiegłego tygodnia na waiting liście mam już teraz ponad 3,5 tysiąca osób. 3,5 tysiąca osób podało mi swoje maile, mówiąc: daj znać, jak kurs będzie gotowy. W ubiegłym tygodniu wypuściłem i materiał na bloga, i do sociali sporo rzeczy, i tu na YouTubie w piątek był live ostatnio na temat właśnie kontroli wersji. Pokazuję tym samym, że prace trwają, tylko kurde, że wolno. A wiem, że to jest potrzebne, bo mi o tym mówicie i piszecie. Tylko nie mogę się skoncentrować. I to jest po prostu jakaś masakra. No i się bardzo mocno zastanawiałem, skąd się to bierze i jak mogę to zmienić. Skąd się to bierze, to doszedłem do takich dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to moja terapia, na którą chodzę od stycznia i na ostatnim spotkaniu wyszło nam, że to, że ja robię w ogóle cokolwiek, to jest cud. Tak, tutaj teraz mam pootwierane różne czakry, czy co tam się otwiera. A po drugie to uzależnienie. I uzależnienie, którego być może też jesteś częścią, a sobie nawet nie zdajesz z tego sprawy. Ja myślałem, że mam to pod kontrolą, a nie mam. I dokładnie w tym miejscu, chyba tydzień temu na Insta Story, czy dwa tygodnie temu, pokazywałem, że szukam jakiejś książki, czegoś, co pomoże mi w ogóle ogarnąć ten temat. I znalazłem Deep Work, o tym pewnie będę jeszcze mówił, jestem w połowie, tylko skończę i od razu zaczynam ją czytać drugi raz. Ona mi uświadomiła, że to nie jest normalne, że gdy ja tylko na chwilę zatrzymuję się w jakimś procesie myślowym, to moje palce z automatu wciskają na Chromie Ctrl N, a potem wykop Facebook, LinkedIn, mail i Twitter. Otwieram w ciągu dosłownie sekundy. Jestem, kurde, uzależniony. A myślałem, że nie. Z jednej strony to nie jest normalne, ale z drugiej strony wszystkie te korporacje wydają miliony dolarów, czy nawet miliardy dolarów na to, żeby dokładnie tak się działo. Żebyśmy nie mogli, kurde, bez nich żyć. I to taki mój challenge na teraz. Spróbować jednak trochę. I ogólnie to ma prowadzić do tego, że ja od dziś, od za pół godziny, zaczynam się od nowa uczyć pracować w skupieniu. Wiem, że to będzie trudna nauka, bo wiem, jak mam, kurde, teraz mózg rozlatany, jak próbuję coś zrobić. To jest jakiś syndrom XXI wieku. Ale tak, boję się tego jednocześnie, ale też jednocześnie nie mogę się doczekać. A efekty? Po owocach to poznacie, że tak powiem. Będzie dobrze.
Ja wiem, słuchajcie, że to, że teraz to nagrywam i że to, że teraz to mówię, prawdopodobnie zrujnuje moją pierwszą sesję związaną z Deep Work w pełnej koncentracji. Z racji tego, że pewnie mam jakieś za duże oczekiwania, ale też trochę nerwa w związku z tym, ale to nic. Małymi kroczkami trzeba z powrotem przejąć kontrolę nad kurde banią. Tak to wygląda. A co mi pomoże w tym wszystkim? Pomoże mi taki prosty zabieg. There is no internet connection, a ja go teraz aktualnie nie potrzebuję. Więc facebooczki, maile, wykopki, linkedinki. Bye bye na półtorej godziny. Ponad 3 godziny i jest o wiele lepiej niż się spodziewałem. Naprawdę, kurde, jakoś tak wystarczyło się dobrze nastawić. A co robiłem? No, pracuję nad tym kursem Gita wspomnianym i też przeglądałem wyniki ankiet, o które prosiłem w ubiegłym tygodniu. I coś niesamowitego się stało. Mądre amerykańskie głowy marketingowe mówią, że tak jak się ma 100 odpowiedzi na taką ankietę, to już jest super. A taki minimum to 40. Ja osobiście, ta ankieta jest dość długa i skomplikowana, i ja osobiście liczyłem na faktycznie 100 odpowiedzi. Popatrzcie. 757 jak na razie. Po prostu słów mi brak, rewelacja, dziękuję bardzo. I zapał jest taki, jakiego nie było już dawno. W tych kilkuset ankietach niektóre odpowiedzi powodowały, że normalnie ryczałem śmiechem tak w głos. Ale z was kurde heheszki. Ale ogólnie jest bardzo dobrze, bo widzę na podstawie tych kilkuset odpowiedzi, że wasze oczekiwania jak najbardziej pokrywają się z tym, co powstanie. Więc bardzo się cieszę. A dziś dziwny dzień. Dziwny. Dzień dziwny, bo po raz pierwszy od bardzo dawna dzień prawie w ogóle bez social media i prawie w ogóle bez maila. Kurde, jak to jednak rozpieprza całe życie. Zdawaliście sobie z tego sprawę? Bo ja czuję się jak debil, widząc, że nie zdawałem. Ale już zdaję na szczęście. Taki sposób pracy będzie zatem kontynuowany, bo on po prostu działa. Ciężko było dotrzeć do tego punktu, w którym się zorientowałem, ale już będzie lepiej. I wiecie co? Ciąg dalszy nastąpi. W ubiegłym roku zrobiłem taki mały cykl o nazwie Produktywny Programista i te odcinki bardzo dużo się cieszyły popularnością. I wtedy faktycznie miałem produktywność, miałem efektywność. Jakoś to w ciągu ostatniego roku zatraciłem i teraz będę dokumentował trochę, w jaki sposób to odzyskuję. To, co teraz, to jest tylko pierwszy krok. Kolejne kroki to, no to w przyszłości. Ale już jakiś tam plan na naprawienie tej sytuacji się pojawił w głowie. Ale w związku z tym wszystkim mam jeszcze jedną taką otwartą refleksję. Mówiłem wielokrotnie w różnych materiałach, że według mnie programistyczne flow to ściema i programistyczne flow może być niebezpieczne, bo można się od niego uzależnić. Ale teraz tak sobie myślę, że brak tego programistycznego flow to u mnie wcale może nie był efekt, a może jedna z przyczyn mojego wypalenia. Hu, hu, hu. Całkiem nowa perspektywa. W każdym razie już dawno nie miałem takiego poczucia, jak mam teraz dziś, że ten dzień został naprawdę dobrze spożytkowany. I to jest uczucie mega pozytywne. I tak się zastanawiam, może z tej okazji jakiś live'ik we środę wieczorem, co? Jeszcze nie wiem, ale jak coś, to będę ogłaszał. Może, może. A tymczasem dziękuję za dziś. Wracam do chaty starej montować tego vloga i do domu. Więc dzięki, na razie. Do zobaczenia wkrótce, cześć!